Z tego co wiem, też współpracujesz z menadżerem Edyty Górniak. Czy wy macie, panie, mam tu na myśli, ty i Edyta Górniak, macie jakiś kontakt, znacie się osobiście? Tak, znamy się, przyjaźnimy się od wielu lat. Rzeczywiście współpracuję z Marcinem Wieczorkiem i cieszę się bardzo, że mam przyjemność i zaszczyt pracować z tak wspaniałym zespołem i teamem. Wielka radość i wielka przyjemność. Cieszę się bardzo, że jestem w Polsce od kilku miesięcy. Nie spodziewałam się, że ten pobyt będzie kilkumiesięczny. Myślałam na początku, zakładałam, że to będzie może pół roku, ale tak naprawdę myślałam, że po tych 6 miesiącach spakuję walizkę i wrócę do Los Angeles albo do Nowego Jorku. Zbliża się 6 miesiąc i nie planuję w ogóle wyjechać z Polski. Na razie jestem tutaj na miejscu w Warszawie. Sprawy zawodowe mnie trzymają i tych propozycji zawodowych jest powolutku coraz więcej. Cieszę się z tego naprawdę bardzo. Zresztą piękny świąt, piękny czas. Idą święta Bożego Narodzenia już za miesiąc. Cieszę się, że ten czas będę mogła spędzić z bliskimi, z rodziną. Cieszę się, że jestem na miejscu tutaj w Warszawie, wśród przyjaciół i rodziny. A czy współpraca właśnie z menadżerem Edyty Górniak oznacza też, że możemy liczyć na przykład na wasz jakiś duet? Nasza relacja jest czysto przyjacielska. Nie rozmawiamy o sprawach zawodowych i nie planujemy niczego wspólnie nagrać. Nie.